Mateusz Sztangret, firma Solid Expert, witam bardzo serdecznie. W SolidWorks 2015 projektowanie połączeń łańcuchowych nie stanowi już żadnego problemu. Nowa funkcjonalność szyku komponentów łańcuchowych pozwala w łatwy sposób przygotować ruch takiego łańcucha. Po pierwsze definiujemy metodę skoku i pokazujemy ścieżkę łańcucha, czyli wcześniej przygotowany szkic. Następnie podajemy liczbę wystąpień ogniw. Zdefiniować teraz musimy ogniwa. To złożenie zostało przygotowane w ten sposób, że jeden komponent stanowi grupę ogniw wewnętrznych i tutaj podajemy właśnie ten komponent oraz definiujemy ściany cylindryczne, które będą koncentryczne względem zewnętrznego ogniwa. Pokazujemy również płaszczyznę wyrównania. W grupie drugiej należy podać komponent ogniwa zewnętrznego i pokazać również odpowiadające wcześniej wybranym ściany koncentryczne. Również dla tej grupy podaję płaszczyznę wyrównania. Ten szyk może być dynamiczny oraz statyczny. Ponieważ chcę animować ruch, ustawiam opcję dynamiczną. Jedna uwaga dla użytkowników SolidWorks. Ten szyk nie zawiera w sobie animacji, czy też przeniesienia napędu kół zębatych, które to są spójne dla tego połączenia łańcuchowego. W tym wypadku wcześniej zostały zdefiniowane bądź wiązania kół zębatych, bądź też może być to realizowane operacją złożenia pas łańcuch. Dziękuję uprzejmie za uwagę.